Bardzo ważna jest sprawa, kto wokół niego jest. Jacy koledzy, piłkarze są, czy w reprezentacji, czy w klubie. Jak reagują ci najbliżsi, kiedy są porażki, kiedy są zwycięstwa. Ja myślę, że Messi troszeczkę się zmienia, bo. Widzimy jego wygląd, prawda? Brodę zapuścił, e, tatuaże. Ja nigdy bym się nie spodziewał, że Messi będzie miał tatuaże. Widziałem go na ręku, ma jakieś tatuaże, widać, że czegoś szuka, czegoś chce, coś, chce zmienić. No i sądzę, że ta psychika zaczyna, zaczyna po prostu mu walczyć, jak gdyby z pewnymi, z pewnymi jego, jego osobowością, zaczyna się łamać, zaczyna się kruszyć. Sprawa, sprawa podatków, prawda? Które Kąt w Panamie. Kąt w tak. Panamie, prawda? To jest za dużo. I to, to, jest, to jest właśnie ten problem, który, który przeszkadza zawodnikom, że czasami za dużo spraw jest wokół piłki i, i tak naprawdę ten czas, kiedy trzeba zregenerować te siły, kiedy trzeba wyrzucić z siebie te, te, te złe momenty, które były w meczu. Nie, niszczonego karnego. Przychodzę, regeneruję, ok, na drugi dzień jestem gotowy, żeby, żeby znowu podejść do karnego. Ja miałem takiego kolegę, właśnie Andy Cola, który w Bristol, potem grał w Manchester United. Nie strzelił kolejno dwóch karnych w meczach ligowych i za, trzeci brał, za trzecim razem brał się do karnych. My go mówiliśmy, Andy, co ty robisz? Zwariowali trzeci karny. On i trzeci, to ja muszę strzelić. Także miał całkiem inne podejście, ale, ale szkoda, by było Messiego. No, Brytyjczycy to zwykle mają w wielu sprawach tak. zupełnie różne podejście. <laughs> ja chciałem jeszcze jedno powiedzieć, że chyba ze względu na. To, ile pieniędzy zarabia poza boiskiem od wielu lat Messi, to jednak takiej decyzji, jaką ogłosił, nie mógł podjąć pod wpływem chwili, bo, bo zarabia zarabia dwie trzecie tego, co rocznie zarabia, zarabia poza boiskiem, a nie na boisku. I są to dziesiątki milionów euro. Olbrzymi rynek y, reklamowy i rynek zbytu towarów, które reklamuje, to jest Ameryka Południowa. Więc i y, 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 to nie zdajemy sobie sprawy z dysproporcji, y, y, jakie, jakie właśnie między dwoma rynkami, Ameryką Południową, niezwykle liczebną w porównaniu z Europą, y, y, jaka to jest dysproporcja. Więc y, nie sądzę, żeby facet, który zarabia tak gigantyczne pieniądze poza boiskiem y, w biznesie reklamowym. Podejmował taką decyzję pod wpływem chwili i, i jeszcze miał odwagę ją ogłosić, bo tam, y, ludzi z kubłem zimnej wody, agentów, znalazłoby się wystarczająco dużo, żeby go troszeczkę powściągnąć.